Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Premierze, za nami 8 lat dobrego czasu dla strażaków ochotników, dla tych, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo w tych mniejszych miejscowościach. To był dobry czas, w którym udało się stworzyć całościowy system wsparcia dla strażaków ochotników i od tej strony prawnej, bo przypomnę, że mamy ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, która między innymi daje strażakom ochotnikom dodatek emerytalny, zrównuje ich w prawach razem ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej, ale również udało się stworzyć system wsparcia finansowego dla strażaków ochotników. Między innymi mamy rekordowe zakupy sprzętu. Ja przypomnę, że tylko w tym roku prawie 700 wozów strażackich. Za czasów naszych poprzedników to było 200-300 wozów strażackich rocznie. My wspomagamy strażaków w wozach, wspomagamy strażaków również w zakupie tego mniejszego sprzętu. Przypomnę program Małego Strażaka, wsparcie dla młodzieżowych drużyn pożarniczych, dla budowy remis i wielu, wielu innych aspektach. Chciałem za to jako strażak ochotnik podziękować, ale chciałem również poprosić o dalszą kontynuację tego dobrego trendu, dobrego pomysłu dla naszych druhów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan poseł